Nie mam możliwości wjazdu w tej chwili, bezpiecznego wjazdu na ścieżkę rowerową. Niestety, musiałam tutaj przyjechać, szukam wjazdu. Proszę Państwa, pomóżcie, że zależy nam wyjazd na ścieżkę rowerową R10+, do tego wejście na plażę. Ci wszyscy ludzie będą chcieli odpoczywać niedługo na plaży. Mamy coraz ładniejszą pogodę. Chcemy skorzystać z tego, co tutaj mamy. Ogólnie dostępnego miejsca do wypoczynku. I do rekreacji. A skąd Pani jest? Ja jestem ze Świnoujścia, z Warszawa, dokładnie z dzielnicy Warszawy. Pracuję tutaj, mieszkam i mam nadzieję, że nie zginę pod kołami tych samochodów, jak będę korzystać z tej ścieżki, która jest nieudostępniona. Ładne dziewczyny, robi zdjęcie i do telewizji. Walczymy o plażę. No. Wiadomo o co. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, policja jest tutaj po to, żeby zapewnić Państwu bezpieczeństwo. I teraz tak. Państwa tutaj spotkanie jest traktowane jako zgromadzenie spontaniczne. W związku z tym, żeby przebiegło to bezpiecznie, bez żadnych zakłóceń, Państwo będziecie oczywiście sobie protestować tak, jak chcecie i wyrażać swój sprzeciw wobec pewnych decyzji, z którymi Państwo się nie zgadzacie. My jesteśmy po to, żeby Państwu się tutaj nic nie stało. Prośba jest taka, że jeżeli będzie przyjeżdżała karetka, żeby po prostu ich przepuścić, no bo wiadomo, są pewne rzeczy, na które no, nie mamy wpływu i jest ratowanie życia, zdrowia jest najważniejsze. Jeżeli będzie korek, to nasza prośba jest taka, żeby ten ruch jednak był w miarę płynny i co jakiś czas po prostu, żebyśmy no, współpracowali, bo wiadomo, Państwo chcecie wyrazić swój sprzeciw, no my jesteśmy po to, żeby wszystko przebiegało bezpiecznie. Bardzo, bardzo się cieszę. Nie ma już.
właśnie taki jest ten cel. Polega, żeby cała Polska usłyszała, co tu się dzieje, że nam zabrano wszystkie uprawnienia turystyczne. Ja doskonale pana rozumiem. Musimy niestety współpracować. Musimy puścić ruch, dlatego że będzie zablokowane całe miasto i będzie zablokowana cała droga. Ja wiem, że państwo o to chodzi, ale musimy też o to uprawnić. Można to od razu puścić. Częściowo. Proszę pana. Puścić się państwo samochody, tak jak przyszło. Miała być przerwa co 10 minut. Jak mamy puszczać samochody, to tutaj będziemy puszczać, niech puszczają nas na plażę, żeby turyści też mogli co 15 minut przejechać. Na plaży wracam z powrotem po tych samych plażach. I proszę, nie spadnijcie. To jest ten proces. Zaraz będziemy puszczać 15 minut. Ale pan Odej, bo jeszcze cię uszkodzi. Bo jeszcze ruszy cię przejedzie, to tak. To jest agresja, szanowni państwo. Ale kto ma agresję? Ale to jest agresja. Dobra, to jest ta.
Blokują nas na pasach! Thank you.